Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Otóż wszyscy na tej sali wiedzą, ale przypomnę, w 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. I miałem okazję w tamtym czasie być w Sejmie, pracować również nad aktami prawnymi, które dawały prawo Polsce w tamtym czasie, aby spełniające warunki do wstąpienia. Ale dzisiaj z perspektywy czasu, panie ministrze, nie wyobrażam sobie sytuacji polskiego rolnictwa, przeglądając czas. Nie wiem, gdzie w tamtym czasie znaleźlibyśmy się. Bo z pewnością koledzy z PiS-u do Unii Europejskiej nie wprowadziliby naszego kraju, a być może, że obchodzilibyśmy pierwszą lub drugą rocznicę za rządów Platformy Obywatelskiej. I to dobrze, bo idziemy, jeśli chodzi o sprawy związane z rolnictwem, wyżywieniem, bezpieczeństwem, rozwojem przemysłu rolno-spożywczego, z eksportem w dobrym kierunku. Ale mam pretensję jedną, panie ministrze, do pana i do pana premiera Tuska. A mianowicie, skoro jesteśmy na wspólnym rynku europejskim, polscy rolnicy mają takie same obowiązki jak rolnicy innych krajów tejże Unii, to powinniśmy mieć również takie same prawa. I o to prawo chciałem pana ministra zapytać. Mianowicie, mija za 2 lata, minie 10. rocznica polskiego, naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a dopłaty powierzchniowe, o których pan być może słyszał, bo o to mam pretensję, że się pan nimi nie zajmował. Nie zajmował się pan, nie zajmował się pan premier Tusk, zajmował się tylko sprawami związanymi z rolnictwem pan minister Sawicki. I niewiele z tego wyszło. A mówimy o tej nierówności, blisko 80 miliardów złotych. Taka jest nierówność. Taka. I nie chodzi o to, żeby nam podwyższać, panie ministrze. Jest kryzys. Wiemy o tym. Ale żeby te dopłaty były na równym poziomie, żebyśmy mogli mieć równe warunki do równego konkurowania na wspólnym rynku europejskim. Mamy 2 lata do nowej perspektywy. Czy zajmie się pan tą sprawą? Pytam i pytam pana premiera Tuska, czy również podejmie temat równych dopłat i zrównania naszego równego konkurowania na równym rynku europejskim. Dziękuję bardzo.